To jest pod napięciem, korków nie wyłączaliśmy, więc to jest pod napięciem. No to tym bardziej, ty każesz mi człowieku pod napięciem gniazdko odkręcać. I zdejmujemy... A! Jadłeś śniadanie? Nie jadłem śniadania. To może pojedziemy coś zjeść, co? Najpierw. Możemy zjeść, no. Najlepsze jest to, że powinienem mieć parasol, bo jak mi to wszystko spłynie, to będzie godzina, zanim ja to zmyję. A długo zajmuje ci malowanie się? No, półtorej godziny w sumie. To o której ty dzisiaj wstałeś? O 5:00. No to grubo. I nie ma parasola, nie? No myślałem, że pomyślisz o czymś takim jak parasol. Nie pomyślałem. Nie pomyślałem. W przypadku Pawła i Dawida będziecie słyszeć to zdanie zdecydowanie częściej, niż mnie zdarza się założyć na głowę papierową torbę. Nawet w czasie deszczu i gdy nie mam zrobionego make-upu. Jest okej. Co się tak przyglądasz? Pójdziemy na robotę i tak będziesz obrudzony. Bo mogę. Boże, jakie to duże. Ale przynajmniej te porcje robią takie męskie. A nie takie pyćki. Ostatnio byłem w knajpie, zapłaciłem 50 zł za obiad. To nawet połowy tego nie było. Już chyba nie mogę. No chyba sobie żartujesz. I co, już zostawisz to? Idziemy na cały dzień do pracy. Nie wiem, czy będzie czas potem, żeby coś zjeść. To zjem pączka. Jakiego paluszka? Pączka. Gdzie ty tam pączka kupisz? Nie wiem. Taksówką zamówię. To jak powiem ci, że jak stać cię na taksówkę, żeby ci taksówka pączka przywiozła, to chyba za dobrze ci płacę. Chyba może warto to ukrócić. To będziemy się musieli rozstać. No co, myślisz, że ktoś cię weźmie? Oczywiście, że tak. Takiego pracownika, proszę cię, że się tak? Szukać. A nauczyłeś się już czegoś przy mnie? No, dużo. Jak coś spierdolić. Mógłbym powtórzyć, że Dawid powiedział, jak coś spierdolić. Ale mnie też wypikają. Najedzeni to do pracy. Dawid i Paweł z uśmiechem stawią czoła nowemu wyzwaniu. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszam. Tutaj mamy ściany do pomalowania. Tą? Tak, tą ścianę. Dobrze. Później tak. Tutaj w łazience. Wentylacja. Tak. Ma być zrobiona. No, kabina prysznicowa. Chcielibyśmy pozbyć się tego grzyba. Chciałabym również, żeby pan naprawił ten oto przedłużać. Tutaj jeszcze założyć te wiatraki i żeby to też tak nawiew taki. Tutaj wentylacja była po prostu. No niestety, mam czas do godziny 16:30, maksymalnie 17. 17. Ale mamy 13. 4 godzinki. No, powinniśmy się wyrobić w 4 godzinki. No, ja z państwem się rozliczam, ale... Pani się tak rozlicza, tak, ale dobrze. Musi pan mi powiedzieć, jaka to jest kwota. Jaka kwota? Proszę pani, no myślę, że za... No oczywiście koszty materiału pokrywa pani. To będzie koszt około 1000 zł. Fiu, fiu! Przy takiej stawce śmiało można zamówić dwa pączki taksówką. No, jak państwo na pewno wyrobią się, no to pogadamy dobrze o tym koszcie, jaki dobrze pan powiedział. Jak nie, no to przepraszam, ja będę odliczać. Tu będzie trzeba kupić, no, może zapisuj. Papier ścierny, benzyna ekstrakcyjna. Tutaj zapisz wiatrak, znaczy wentylator, zapisz wentylator. Grunt, taśma malarska, folia, zapisz przedłużacz. Mhm. Proszę pani, cena za materiał sam wyniesie również około 1000 zł. No cóż, tak? No nic nie mogę innego powiedzieć jak tylko tak. Dobra. Tylko proszę wziąć fakturki jednak. Dobrze, z zakupów. Dobrze. To czekam na państwa dobrze, z powrotem. Dziękuję bardzo. Dobra. To tą taśmą szerszą, tam jest węższa i szersza. Ładnie okleić równo do rogu, dookoła. Tu na dole. Tą listwę trzeba ładnie okleić taśmą. Zaczniemy to ładnie oklejać. Proszę. Dobra, się. Idź tam do gniazdków sobie. Tylko ładnie to oklej. No, cudownie. Dobrze. Przecież idzie pewnie tu. On sobie idzie do wtyczki, a wtyczka jest. Wtyczka jest widać tam. Słuchaj, chodź, pomożesz mi. Po wodę byś wskoczył, co? Bo uschniemy zaraz tutaj. Do baźniaka na dole. No, idź po wodę, bo normalnie ci powiem, no że... No to pójdę. Czy gdzie mam okulary? Jakie okulary? Po wodę idź szybko, nie? Tu będziesz się stylizował teraz. Ależ ten czas leci. Dopiero co była godzina 13, a już 18 po trzeciej. Coś czuję, że w tym tempie do 17 to się nie uda.
miałeś mi farby nalać i to człowieku robi. Tutaj, gniazdko musisz odkręcić najpierw. To ty masz odkręcić gniazdko. Proszę odkręcić gniazdko. Odkręć, nie bój się, nic się nie stanie. Nie, jedna śrubka tam nie. Nie, bo będę tak malował. Bo je okleję. Ale... Bo je okleję taśmą naokoło. Czyli nie chcesz się uczyć? Prądu na razie nie. Boję się prądu, ponieważ miałem kiedyś wypadek. Wkładałem wtyczkę do gniazdka i było uszkodzone i mnie dość mocno pieprznęło. Chodź, pokażę ci gdzie, to chociaż patrz. Zobaczysz, powiem skopatycji. Odkręcamy. No, bardzo ładnie, bardzo ładnie. I delikatnie, bo to jest pod napięciem, korków nie wyłączaliśmy, więc to jest pod napięciem. No to tym bardziej, ty każesz człowieku pod napięciem gniazdko odkręcać. I zdejmujemy. A! Debil. Ej, spokojnie! Kurwa. Ale się przestraszyłeś. Debil. Trzymaj. Odejdź do mnie, spierdaj. I tylko, a! Tam, no i się przestraszył, aż podskoczył. Fajnie było, fajnie było. To było całkowicie na serio, przegrył bagietę, dostał w łeb. Proszę mi nalać w tym momencie farby, ja sobie idę zapalić. Nie odzywaj się do mnie w ogóle. Będzie mnie prądem straszył. Debil. Ej, uważaj na słowa. Toruński debil, dobrze. Tymczasem Dawid i Paweł wciąż wałkują temat, a czas się kończy. Aha. Ty, ale to cieknie cały czas, kurwa. No mówię, uważaj. No to wyciskam cały czas i co, i dalej. I na ścianę szybko. Na ladu mi leci, a nie na ścianę. Paweł, chodź tu, kurwa. Oj, co mi tam ciapiesz? Odcinaj. To do mycia, to ładnie umyj. Zaraz, bym się w głowie zakręcił. Co ci się dzieje? Gorąco jest tylko. No to napij się wody. Zaraz. I tak sobie odpoczywasz, przyjacielu, co? No, muszę oddechnąć. A ja tak dygam, sam. Ktoś musi. I tak, żeby zacieków nie było, nie? Dobra. No tu, do tu. Stary, skończyłem już. Tak? No. Jak to wyszło? No tak. Ładnie. No dobra, to musi wyschnąć. I tyle. To rozciągamy... Uważaj! No, zobacz. Samo poleciało, no. Jak pani to zauważy, to... Może nie zauważy. Paweł troszeczkę się zdenerwował, aczkolwiek no co mógłby zrobić? Co, zabiłby mnie za tą dziurkę małą? Boże, Jezus Maria. Trochę gipsu i załata. Paweł, prościej. Bo rozumiem, że ty już skończyłeś pracę dzisiaj, tak? Nie, odpoczywam. Nadzoruję twoją. No, to koniec. To jest wszystko zrobione. Co ty robisz, Boże Kaleku? Ale przywaliłem. Porwałeś się. Na sam fajrant. Wybiła 17. Jak to mówią złote rączki, jeszcze tylko do kasy i fajrant. Dzień dobry pani. Proszę, proszę, zapraszam. Ściana jest pomalowana. Okej. Tak. Tutaj zapraszam panią, pani chciała tam... Co, wszystko działa, tak? Tak, tutaj wszystko działa. To, co nie działało, już aha, działa. No widzę. Tutaj, co miałem zrobić, co zrobiłem. Stary silikon jest zdjęty, jest wyrzucony. Zamontowany jest ten nowy. Okej, a co z wentylatorem? Proszę pani, no z wentylatorem jest taki problem, że... Gdyby pani chciała ten wentylator na wyłącznik, no niestety musiałbym się... wiercić w płytki, będzie to brzydko wyglądało. To ma być zrobione, bo w każdym bądź razie musimy po prostu ustalić chyba inny termin. Jeszcze miały być zrobione te... to wietrzenie. Dobrze, proszę pani, zróbmy tak, że możemy się umówić na tą sobotę i wtedy razem z wentylatorem zamontuje pani te... No ale na pewno już to się będzie zrobione. Już na pewno, tak, no po prostu... zeszło z całą pracą, którą dzisiaj mieliśmy do 17 i nie starczyło już nam czasu na no, na bardzo resztę. Mi przykro, ale jak dobre. Nie to... chciałem też robić szybko i po prostu, żeby zrobić, tylko chciałem to zrobić dokładnie tak, jak należy, żeby pani też była zadowolona i nie miała się do czegoś doczepić, więc no. Niby racja, ale szukając dziury w całym, to klientka może się przyczepić do dziury w ścianie. Proszę pana, ale tutaj zauważyłam jedną taką przykrą rzecz. Nie spodziewaliśmy się tego, to jest po prostu przypadkowy wypadek przy pracy. No warto było tym jakby jednak powiedzieć, zanim to zobaczyłam, dlatego pani, jakby trochę pani, jakby tak, nie mogę no, tego przyjąć na 100%. No, przyjdę w sobotę, przyniosę troszkę szpachli, zaszpachluję to. No to proszę, to nie też będzie tego widać. Z naszej strony dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia. W sobotę się widzimy znowu, widzimy także życzymy miłego popołudnia. Wzajemnie. Do widzenia. Oglądaj całe odcinki Polskich Złotych Rączek w Zoom TV.